parę lat po studiach, siedziałam w pracowni, była taka pełnia księżyca i nagle sobie uzmysłowiłam, że ja bardzo, bardzo chcę wrócić na wieś. Nagle poczułam, że muszę wrócić do natury, takiej dzikiej, nieuporządkowanej. I właściwie w przeciągu miesiąca się przeprowadziłam. Tutaj przez parę lat miałam pracownię na Królewskiej 45 na środkowym bloku na 11 piętrze. I tam namalowałam pierwszy obraz rakierami. I znowu po 6 latach zaczęło mi brakować miasta. To jest chyba taki rozkrok. Ale prędzej zostanę na wsi i będę tutaj przyjeżdżać niż odwrotnie. Inspirujące dla mnie jest to, że natura w bardzo niesamowity sposób potrafi zaskoczyć. Czasem martwe elementy roślin układają się w niesamowite wzory i gdzieś to we mnie zostaje, gdzieś takie wspomnienie, wrażenie, nasycenie tym. Tęsknię za niektórymi momentami, tęsknię bardziej za konkretnymi miejscami, z konkretnymi osobami. Tęsknię za zapachami. Bardzo fajnie by było, gdyby w ogóle w życiu można było jakby wyciągnąć taką esencję, żeby to życie mogło wyglądać tylko tak, jak te właśnie momenty. Odbija się to w obrazach. Nie naśladuję tej natury. Te wszystkie formy martwych traw, faktury, kory, jest to coś takiego boskiego. Bardzo wiele lat uważałam, że życie nie ma żadnego sensu. Nie potrafiłam się złapać niczego, co by mi dawało taki fajny, równy oddech. To malarstwo zawsze to robiło. Byłam taką malarką siedzącą, zamykającą się, totalnie w sobie i potrzebującą tego spokoju. A teraz mam ochotę zrobić coś bardziej, więcej i odważniej. Kiedyś myślałam, że nieważna jest biografia, że ważna jest sztuka, że po prostu jak wchodzisz gdzieś, widzisz dzieło sztuki, to albo coś czujesz, albo tego w ogóle nie czujesz. To, co się dzieje w życiu, ma odzwierciedlenie w tej sztuce. Nie da się tego uniknąć w żaden sposób. Kiedyś nie rozumiałam, dlaczego wszyscy mówią, że jako młody człowiek nie da się zrobić nic szczerego, a teraz to rozumiem. Dopuszczam swój wewnętrzny głos, że po raz pierwszy zaczynam słuchać siebie. Myślę sobie, że nie mam marzeń, że mam założenia i cele,
które prędzej czy później osiągam. Martyna Ścibior, jestem malarką i maluję lakierami do paznokci.